Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i trzymam się za nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dziś most pieszo-rowerowy na Pragę, czy jak niektórzy się spierają, kładka pieszo-rowerowa na Pragę, która łączy Śródmieście z Pragą. No, nazw jest multum. Najważniejsze jest to, że jest to faktycznie przez Wisłę. I to się tutaj nie zmienia pod żadnym pozorem. A to i oto, proszę bardzo, piękna panorama Warszawy. Ale przechodzimy do przejścia, nie ma, bo faktycznie przejścia tutaj nie ma, plac budowy jest, budowa ruszyła już jakiś czas temu pełną parą, a prace faktycznie idą pełną parą, cały czas. Jak widzicie, mamy już tutaj jeden słup, jeden z fundamentem całkowicie zalany, będzie się na nim opierać właśnie tenże i oto nowy most, że tak to powiem, będę mówić tutaj, żeby było prościej, w tym odcinku most. Tak widzicie, już fundamenty od kolejnego już są zamontowane, teraz zbrojenie jest, a dalej, jak widzicie, mamy już Wisłę. No i tutaj są elementy zypalowania. To wszystko się tutaj oczywiście łączy w jedną całość. Jak widzicie, też most nie jest prosty, co tutaj bardzo dobrze widać. On jest faktycznie powykrzywiany w różnych tutaj kierunkach, aby to nie była jakaś nudna przeprawa. Swanogą to chyba będzie faktycznie pierwszy wizyt w Warszawie przez Wisłę, który skręca. Który skręca w trakcie swojej tutaj drogi. No, w sumie to nie pomyślałem nigdy wcześniej. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie tam dalej, gdzie nie mogę podlecieć, bo już jest strefa prezydencka z dronem, widać właśnie, że już fundamenty faktycznie są trochę bardziej wylane, jest już to tam powoli walczą z tym, żeby wody nie było, no i będzie to wszystko zlewane, aby faktycznie to powstało. No i może trochę informacji jeszcze takich ciekawostek bezpośrednio od ZDM-u mam przeczytam. Bo pierwsza z 7 podpór, którą widzieliście jakiś czas temu, mostu pieszo-rowerowego na Pragę, jest już gotowa. Niebawem wykonawca zacznie stawiać filary następnej i właśnie już tutaj zbrojenie się pojawia. Po stronie praskiej rozpoczęła się już budowa PRIS-u, czyli połączenia między lądem a mostem pontonowym, do którego cumować będą barki z dźwigami i holownikami. Ale o tym za chwilę, bo najpierw zobaczmy, jak to wygląda po tej stronie. Jak widzicie, tutaj już powoli rozbiórka starego elementu tutaj wału się rozpoczęła, ponieważ tam będzie to musiało się wszystko połączyć. Tam jest ostatnia podpora mostu, która już jest zlokalizowana bezpośrednio na wale i to będzie połączenie z lądem. To dosyć ciekawy sposób tam będzie to zrobione. Z różną ilością schodów, no i ciekawe, jak to będzie zrobione faktycznie dla rowerzystów, aby mogli mieć stamtąd swobodny wyjazd. Tutaj zobaczmy, jak to wygląda na długości całego mostu, żebyście mogli mniej więcej to zrozumieć, jakie to jest wielkości, szerokości i długości. Też warto tutaj zaznaczyć, że ponieważ tutaj aktualnie jest właśnie budowany ten most, no to ruch tutaj statków jest utrudniony, jest całkowicie przeniesiony, zobaczycie jeszcze później, teraz właśnie tutaj tą ostatnią częścią po prawej statki mogą przepływać i faktycznie miałem okazję to zobaczyć, jak tutaj to się dzieje, ale to jeszcze zobaczycie za jakiś czas. A co do PRIS-u, o którym mówiłem, to właśnie tutaj widzicie, jest faktycznie zjazd tam jedną z barek, aby spokojnie tutaj pojazdy mogły tędy zjeżdżać i pracować już bezpośrednio na wodzie. A tutaj widzicie też właśnie to, co mówiłem, że tak naokoło muszą teraz płynąć przez Wisłę, bo inaczej w tymże momencie po prostu się nie da. No dobrze, tak jak mówiłem, tak wygląda cały most, cała długość mostu. I idzie naprawdę całkiem sprawnie. Od marca, kiedy zaczęły się prace zasadnicze, wykonawcy, czyli Budimex, przeprowadził już palowanie i wbił w ziemię oraz pogrzebał w dnie rzeki stalowe grodzie. To element, który stanowią podstawę posadzenia obiektu, zostały lokowane w miejsca, gdzie będą znajdowały się podpory przeprawy. 4 lądowe i 3 rzeczne. Podpory będą oparte na 183 palach, z czego 160 zostało wbitych. To jest oczywiście tutaj na koniec maja na informacje. 101 w dniu Wisły, 59 na lądzie, a 23 wiercono przy przyczółkach przyszłego mostu. I to oczywiście chodzi o stronę praską. Natomiast tutaj już sobie zlecieliśmy trochę na dół, byście mogli zobaczyć to trochę bliżej, z perspektywy, no, mniej więcej w wysokości przyszłego właśnie mostu tutaj, jak to będzie wyglądać. To tak to wygląda. Takie będą widoki dla pieszego. No, tak nisko osadzonego mostu też swoją drogą zbytnio nie mamy w Warszawie. Więc to będą zupełnie inne widoki dla pieszych i rowerzystów, że tak powiem.
No, no dobrze, przechodzimy tutaj już na tą część praską, żebyście mogli trochę tego zobaczyć, jak to będzie się tutaj wszystko łączyć i że faktycznie to jest ta wyrwa w drzewach. Co nie zmienia faktu, że oczywiście to później będzie wszystko tak zrobione, żeby nie było widać właściwie, że tutaj coś stąd wychodzi. Następnie Moody Mac zaczął instalować grodzie i do końca maja wbił i pogrążył ponad 300 z zaplanowanych 584. Jego pierwszy w komplecie ulokowano te przy jednej z trzech podpór na wybrzeżu praski i na nie już pod koniec maja stanęły pierwsze filary. Do budowy tej podpory użyto prawie 11 ton stali zbrojeniowej i 120 metrów sześciennych betonu. Każda podpora będzie składać się z trzech fundamentów, tak zwany korek betonowy, fundament i filar. Dwa pierwsze elementy służą osadzeniu podpory w ziemi. Obecnie prace skupiają się głównie na budowie podpory P5, czyli trzeciej gruntowej po stronie Pragi, ale zaplanowane bliżej Wisły. No i tu faktycznie możecie zobaczyć, to jest właśnie ta, o której teraz czytałem. Jest to faktycznie, już tutaj się pojawia zbrojenie, bo tamte informacje są na koniec maja. A my tutaj jeszcze widzimy doskonale, że to się zmienia. No i tu jest właśnie ten element zjazdu na barkę, dzięki któremu będzie tutaj tymczasowy most pontonowy, który mogliśmy już zobaczyć jakiś czas temu w Warszawie, za każdym razem, kiedy się psuł kolektor przy Czajce. Tam niedaleko mostu Świętokrzyskiego, mostu północnego, czyli imienia Marii Skłodowskiej Kili. Tutaj jak widzicie też się to łączy w jedną całość, widzimy stadion narodowy, most Świętokrzyski w okolicy, no i właśnie te wszystkie nowe tutaj pale, no i podpory. No i to co mówiłem, właśnie te statki teraz tędy pływają, więc też przy okazji ze statków mieli okazję zobaczyć, jak tutaj przylatuje obok nich. Także tak to mniej więcej wygląda. Czy co ja tu mam dla was do powiedzenia więcej? Z tego co widzę, teraz przygotowane jest zbrojenie pod filar, wykorzystane zostanie 18 ton stali, następnie ją zabetonują, wyleją 190 metrów sześciennych betonu, co planowane jest na 20-22 czerwca, czyli właśnie to, co teraz widzicie, widzieliście przed chwilą, tamta będzie pod koniec czerwca betonowana. Tutaj dalej widzicie, jest po pierwsze ten jeden gotowy już faktycznie filar. Natomiast zanim już tam z tyłu się pojawia, te miejsce, w które będzie faktycznie odłączenia kładki z całą, że tutaj oto i proszę bardzo, przeprawą. Z całym tutaj oto i proszę bardzo, oczywiście, no wałem, z którego będzie można tutaj spokojnie zejść. Ten zresztą wał też jest tutaj całkowicie nowy. No i to wszystko się tutaj połączy w jedną faktycznie całkiem niezłą całość. Na prawym brzegu rzeki wykonawca również działa przy podporze oznaczonej P7, czyli tą, którą właśnie teraz widzicie, która połączy most z lądem przy wybrzeżu szczecińskim. Ostatniego dnia maja rozpoczęły się prace zbrojeniowo-ślarskie. Fundamenty tej podpory w najbliższych dniach mają się zakończyć, a ich zwieńczenie będzie betonowanie. Na tak przygotowanej podstawie stanie filar przyczółka przyprawy. Ponadto po stronie Pragi Budimek zaczął przy brzegu budować plis. To pomost, który połączy ląd z przyszłym mostem pontonowym. Plis umożliwia wjazd na most pontonowy pojazdów z budowy, zaś do samego mostu zmowane będą barki z dźwigami i holownikami. Ułatwi to wykonawcy przeprowadzenie na wodzie robót związanych z budową filarów podpór rzecznych P2, P3 i P4. Obecnie trwa pogrążenie grodzi przy podporach P3 i P4. P2 zainstalowano wszystkie przewidziane 72 grodzie. Wykop jest już nim odbudowany i czeka na dalsze pogłębienie, a następnie na żelbet. Także tak to wygląda. Teraz tutaj zobaczcie, jak mniej więcej wygląda okolica całego mostu, bo to też jest dosyć ważne. Jak widzicie tutaj most Świętokrzyski, dalej mamy most Siednicowy, most Śląsko-Dąbrowski. No tak, znaczy nie, most Poniatowski, już pokręciłem. Tam dalej jest trasa Łazienkowska, mamy Centrum Nauki Kopernik, jak i również całe bulwary tutaj też w tej okolicy. No i też nowe skrzydło Centrum Nauki Kopernik. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w tymczasowej swojej tutaj formie i budynku. Jak i również za Muzeum Sztuki Nowoczesnej widzimy tutaj Bibliotekę Uniwersytecką ze swoim dachem ładnym. No i oczywiście dalej mamy ten iodotonowy most, który tutaj się łączy, jak i również jeszcze na bulwarach jest ten element plaży. Dalej mamy właśnie most Śląsko-Dąbrowski, który pomyliłem. No i tam dalej most Gdański i Grota Roweckiego,
którego akurat tutaj nie widzę. O, no tam na krawędzi teraz widać mniej więcej. To było na tyle z tego materiału. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!